Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek, gdzie posłuchajcie fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: dziś Twój Pan Bóg rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan Ci rzekł, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami. Strzegł Jego nakazów i praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś Ty dziś obiecał być dla Niego ludem, wybranym, jak Ci powiedział. Jeśli zachowasz Jego przykazania, On Cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział. Dzisiaj Mojżesz pokazuje nam, jak ważne jest rzetelne wypełnienie prawa. My często zapominamy o tym, że z łaski otrzymaliśmy jakieś konkretne prawa. Jeżeli je pomijamy, to możemy się rozczarować. Po co jest prawo? Po to, żeby umieć przyjąć łaskę, żeby zrobić dla niej miejsce w swoim życiu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.